Ula, powiedz mi, czy wiesz, co znaczy być szczęśliwym? Tak, to wtedy się jest na przykład uśmiechniętym. A ty kiedy się uśmiechasz? Na przykład, jak mam urodziny. A co można robić ze szczęścia? Na przykład kogoś przytulić. A można tańczyć? Tak. A śpiewać? Też. Tymek, powiedz mi, co to znaczy być szczęśliwym? Co to znaczy być szczęśliwym? To znaczy, że ktoś jest taki radosny. A jak wygląda osoba, która jest szczęśliwa? Na przykład uśmiechniętą buzię, podkakuje radośnie. Ola, czy wiesz, co to znaczy być szczęśliwym? Co człowiek robi, kiedy jest szczęśliwy? Uśmiecha się. I co jeszcze? Można tańczyć ze szczęścia? A śpiewać? A ty co robisz, jak jesteś szczęśliwa? Uśmiechasz się? A co sprawia, że jesteś szczęśliwa? Ty się uśmiechasz. Co trzeba zrobić, żebyś się uśmiechnęła? No? Ktoś cię musi rozbawić? Tak? Czyli co zrobić? Opowiedzieć jakiś żart? Tak? A jak dostaniesz prezent? Kamil, czy wiesz, co to znaczy być szczęśliwym? Albo jak wygląda taka osoba, która jest szczęśliwa? Uśmiechnięta, wesoła. A dlaczego można być szczęśliwym? Jak myślisz? Co powoduje, że się uśmiechasz? Dlaczego się uśmiechasz? Bo ktoś cię rozbawi? A jak mama cię przytula, to też się uśmiechasz? I co jeszcze takiego powoduje, że się uśmiechasz? Jak dostaniesz prezent, to też się uśmiechasz? Ania, czy wiesz, co znaczy być szczęśliwym? Co to znaczy? Jak wygląda taka osoba, która jest szczęśliwa? Uśmiecha się? I co robi jeszcze? Bawi się. A ty kiedy się uśmiechasz? Ja się śmieję. I jak ktoś cię rozbawi? Tak? I kiedy się jeszcze uśmiechasz? Dostaniesz prezent? A jak cię mama przytuli? Albo tata? A jak ktoś opowie żart? Też się uśmiechasz? A jak koleżanka powie coś miłego? To też się uśmiechasz?